Witam Państwa serdecznie, Mateusz Sala na krawędzi szkła i dzisiaj z nami Châteauneuf du Pape, czyli można powiedzieć jedna spokojnie z 20 najważniejszych apelacji na świecie i Biedronka za zawrotną kwotę 69,99. Premium selekcja i napisane jest w Biedronce, że jest to oferta stała, czyli będzie można ów super kosztowne wino chyba zakupić tam przez cały czas. A więc Châteauneuf du Pape, co to w ogóle znaczy? To znaczy Châteauneuf du Pape leży zaraz powyżej Avignon, tam gdzie była niewola papieska i oznacza to mniej więcej nic innego jak nowy zamek papieża, Châteauneuf du Pape. Jest to najstarsza z tych nowych apelacji, czyli z AOC, apelacja francuska ustanowiona w 1936 roku. Pierwsze przymiarki w ogóle do tego, żeby była to jakby apelacja kontrolowana, zostały poczynione tam już w 1923 roku. Główny szkielet w Châteauneuf du Pape używa się granaczy, jakże lubianej przeze mnie, ale także jest tutaj sporo syra zazwyczaj, senso albo mourvèdre również jest mocno domieszkowany. Generalnie w apelacji możemy użyć aż 13 szczepów, także mieszanka zazwyczaj jest dosyć znaczna. Wszystkie praktycznie winnice, około 32 km kwadratowe jest nasadzone w samej apelacji Châteauneuf du Pape, składają się tak z tak zwanego galet. To są takie otoczaki, jasne kamyczki i to wygląda jak dosyć bajkowo ułożone specjalnie pagórki pod winnicę. Ręczny zbiór 3000 krzaków na hektar jest dopuszczalny od lat 20. już. Bardzo istotną cechą win Châteauneuf du Pape jest ta pieczęć. Jan XXIII, który wypromował to wino na przełomie XII i XIII wieku, to jest pieczęć podobna do jego pieczęci papieskiej. On wypijał podobnoż 3 do 4000 butelek rocznie i od tamtych czasów to wino zostało rozsławione na całą Europę. Papież zmuszony do mieszkania w Awinionie poza Rzymem, no cóż, pił to co miał pod ręką. 2015 rocznik, czyli bardzo młode, może być nawet jeszcze za młode, zbyt młody Châteauneuf potrafi być i takie zbyt miękkie, jeszcze niewygładzone trochę. François Arnaud, to jest producent, który jest dosyć masowym producentem, on głównie produkuje wina pod etykietą Côte du Rhône, czyli Doliny Rodanu, gdzie oczywiście znajduje się Châteauneuf i robi bardzo szeroką paletę win, także niewątpliwie jest to jedno z tańszych Châteauneuf, na jakie można trafić. Więc tak, Châteauneuf to jest wino niewątpliwie mięsne. Ja bardzo lubię Châteauneuf do polędwicy, do awokado, szukam otwieracza, albo do roastbeefu, też do wszelakich takich mięs czerwonych. Klasycznie polecane bardzo mocno do jagnięcina, aczkolwiek zależy jak to jagnięcinę robi. Czasami wydaje mi się to zbyt agresywne połączenie, a przynajmniej najczęściej, chyba że mamy do czynienia z Châteauneuf, które ma już swój wiek i jest odpowiednio wyleżakowane. Uwaga! Bang! To? Bledziutko. Pękata. Pękata lampka. Lejemy, wąchamy i szybko. Utleniamy, utleniamy, utleniamy. Okej. Nos. Nie jestem rozczarowany. To już pierwszy plus tego wszystkiego. Jakiejś takiej dużo struktury cukierkowej, lukrecyjowej, anyszkowej. Barwa. Oleistość ładna, ale 70 zł. Przejrzystość wysoka, ale równa. Wysycenie
Awesome. No i co? Czy za 70 zł, 69,99 nie potrzebujemy więcej? Dobra, to sprawdźmy, jak to będzie się wszystko miało gastronomicznie. Więc subiektywnie, bez głowy. Oczy z nosem. 4. Oczy są bardzo ładne, na 5, ale nos... No, za wiele nam tu jeszcze nie daje. To jest ładny, jest stonowany. 4. Usta... Usta niewątpliwie w tej cenie, w dyskontach możemy znaleźć coś o wiele ciekawszego na ustach. Ale jeżeli chcemy bardzo znanej, wielkiej wręcz apelacji z piękną butelką, może na randkę, to jak najbardziej. Ale 70 zł, także wymagamy kosmosu. Także damy tylko trójeczkę. A subiektywnie, jeżeli właśnie jemy z tym na przykład właśnie naszą polędwicę, niewątpliwie dobrej klasy wino gastronomiczne. Bardzo ładnie wpasowujące się. Możemy trochę przykucharzyć. Nie możemy też zaimponować komukolwiek chcemy zaimponować. Także 5. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam do oglądania. Zapraszam do pijania wszystkich win. Do zobaczenia w następnym odcinku.